No, to będzie próba opowieści o kontaktach z ludźmi. W większości jeździsz sam. To jest zaleta czy wada? To są plusy, to są też i minusy. Plusy są takie, że podróżując samemu, po pierwsze jest ten moment, gdzie można samemu pobyć ze sobą, przemyśleć wiele spraw, pokontemplować, mieć ten spokój, odsapnąć od świata, od ludzi, jeśli ktoś tego potrzebuje. To jest idealny i bardzo dobry moment właśnie w podróży, gdzie się jest w tym na przykład środku komunikacji jakiejś, bo też jeżeli jest się między ludźmi, to też trzeba być ostrożnym w podróży i oczywiście mieć kontakt z ludźmi. Więc też jest drugi jeszcze taki aspekt, też myślę plusem jest to, że dużo łatwiej jest nawiązywać kontakty z lokalnymi ludźmi. Bo jeżeli się podróżuje samemu, to łatwiej porozmawiać z sąsiadem w autobusie, z kimś na ulicy. Często jest się też zaczepianym, że ktoś z lokalnych ludzi oferuje pomoc. Natomiast jeżeli... I też na co dzień nie ma się możliwości porozmawiania z partnerem czy z partnerką, z którym się jeździ, więc człowiek jest zwierzęciem stadnym, pewnie też w związku z tym łatwiej się z ludźmi dogadywać. Tak, jest taka wewnętrzna potrzeba, żeby z kimś się poznać, porozmawiać, bo w pewnym momencie ta samotność może zacząć przeszkadzać. Natomiast jeżeli jedzie się dwie osoby w grupie, no to jest to wspólne towarzystwo i jest to już taka grupa bardziej zamknięta i trudniej się otworzyć na ludzi lokalnych lub też ludziom lokalnym zacząć konwersację i rozmowę, jeżeli jest jakaś tam grupa osób. Więc to są takie, myślę, podstawowe różnice, jeśli chodzi o komunikację. No ale znowu też kwestia bezpieczeństwa. Na pewno bezpiecznie jest w grupie. Jeżeli jest kilka osób, no to zawsze jedna osoba może przypilnować bagaży, druga może pójść coś sprawdzić. Zawsze też w grupie osób, w dwie, trzy osoby łatwiej wychwycić, że ktoś tam podejrzany się kręci, ma jakieś nieczyste zamiary. Z podejmowaniem decyzji jest też inaczej, może być łatwiej, bo każdy może coś doradzić, ale z drugiej strony może być i też trudniej, bo jak nie ma lidera, no to trudniej się dogadać, kto ma podjąć decyzję, kto weźmie odpowiedzialność, w którym kierunku idziemy i co robimy. Czy są miejsca na świecie, które są bardziej przyjazne dla obcej osoby, która tam przebywa? Takie, które są mniej przyjazne? Gdzieś byś polecił podróż, a gdzieś nie? Ja podróżuję w ten sposób, że nie przywiązuję większej wagi, gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej. Ja po prostu chcę dotrzeć wszędzie tam, gdzie nie byłem, dlatego... Nie myślę tutaj o atrakcyjności miejsc, czy tylko o ludziach. Odwiedzając około 100 krajów, mogę śmiało powiedzieć, że w każdym kraju spotkałem zarówno dobre osoby, jak i złe. I takie osoby, które były życzliwe i chciały mi pomóc, i takie osoby, które miały wobec mojej osoby nieczyste intencje. I teraz cała sztuka podróżowania polega na tym, żeby się w tym nie pogubić i umieć w jakiś sposób rozróżnić, z kim się zadawać, a z kim nie. I żeby nie wplątać się w jakieś kłopoty lub niebezpieczne sytuacje. Więc nie chciałbym generalizować, że w jednym kraju jest więcej złych ludzi, w innym jest więcej dobrych ludzi, dlatego że to są też indywidualne odczucia, bo każdy może spotkać różne osoby o różnych intencjach i zamiarach. Więc na podstawie spotkanych 50 nawet osób nie mogę generalizować. Natomiast z pewnością mogę tak powiedzieć, że moje odkrywanie świata przebiegało w ten sposób, że zaczynałem od tych właśnie krajów, które były mi bliższe kulturowo, gdzie wiedziałem, jak się zachować, wiedziałem, jak postępować, żeby nie sprowadzić jakiegoś zagrożenia na siebie. Stąd też się wzięło to, że zacząłem podróże od Europy, przez Amerykę, Australię, dopiero później Azja. Gdy już byłem po trzech podróżach dookoła świata, to odważyłem się dopiero objechać Amerykę Południową, a przy kolejnych wyprawach dookoła świata docierać do odległych krajów afrykańskich, gdzie jest nam bardziej kulturowo odleglej. A zdarzały się niebezpieczne chwile w związku z tym, że nie rozumiałeś jakiejś tradycji, jakiegoś zwyczaju? Tak, oczywiście dużo niebezpiecznych sytuacji ściągnąłem sam na siebie, na własne życzenie, więc uznałem to po czasie, jak zrozumiałem,
jak do tego doszło, że to ja prowokowałem te niebezpieczne sytuacje, więc często też podkreślam, że to nie jest też tak, że w danym miejscu jest bezpiecznie lub nie jest bezpiecznie, tylko że sami mamy na to bardzo duży wpływ i my możemy sprowokować niebezpieczną sytuację złym zachowaniem. To ja poproszę o przykład jakiś. To prowokowanie niebezpiecznych sytuacji zaczęło się nawet nie od ludzi i odległych kultur, tylko po prostu od zwierząt. W Stanach Zjednoczonych, podchodząc do dzikich zwierząt, które oczywiście są bardziej przyjazne niż dzikie zwierzęta w Europie, bo jest dużo bardziej zaludniona Europa niż i wiedzą, czym Ameryka. Grozi kontakt z człowiekiem w Europie zwierzęta, a w Stanach niekoniecznie. Może dlatego, ale to mnie ośmielało i podchodziłem po prostu za blisko do dzikich zwierząt. Jeszcze nie miałem wtedy aparatu z dużym zoomem, więc nadrabiałem to po prostu mniejszą odległością i podchodząc na przykład do bizonów wieczorem, jeszcze drażniąc ich lampą błyskową, no to nie miałem się co dziwić, że te bizony w końcu za mną zaczęły mnie gonić. To mi nie wystarczyło, taka nauka. Później zrobiłem to ponownie i też zdarzyło mi się to z jeleniami, z wielkim porożem, które też mnie goniły. I zacząłem wtedy tak się zastanawiać, przecież to nie jest wina zwierząt, tylko moja. A z ludźmi? A z ludźmi, no to też w Stanach, w pierwszej mojej podróży dookoła świata, wszędzie starałem się robić te zdjęcia. No i tak zrobiłem zdjęcie raz na stacji benzynowej w stanie Alabama, mieszkańcowi tam lokalnemu, czarnoskóremu, który... To nawet nie jemu, tylko to był jego samochód, a robiłem zdjęcia różnym samochodom i nie miałem na to zgody na stacji benzynowej, więc na początku zaczął pluć do mnie, zauważył, że nie dosięgnął, to oblał mnie dwoma sokami, które niósł, a jak zacząłem uciekać, to rzucił za mną kamieniem wielkości głowy. Nie wiem, skąd ten kamień się na stacji benzynowej mu znalazł pod rękami, ale jakbym nie zasłonił ręką głowy, to miałbym głowę rozwalaną, a tak to miałem tylko szybę i rękę. I takich jeszcze kilka sytuacji też było, ale to mnie nauczyło właśnie tego, żeby być ostrożnym, szanować inną kulturę, innych ludzi i no, chociażby zrobieniem zdjęć, które też potrafią rozdrażnić ludzi. No ale to nie tylko ze zwierzętami i z ludźmi. Też po jakimś czasie zrozumiałem, że też trzeba uszanować przyrodę, bo jak na Hawajach zobaczyłem pierwszy raz w życiu wulkan i gdzieś w odległości paru mil lawę, która tam świeciła się na czerwono. Mogłem tylko zobaczyć czerwony punkcik, to stwierdziłem, że ją chcę zobaczyć z bliska. Tak jak to kiedyś widziałem chyba w telewizji, jak to lawa płynie. Więc poczekałem, aż się ściemniło i dotarłem do tej lawy na własną rękę, wbrew zakazom. I jak wybuchła ta lawa i zaczęła mnie gonić, no to też zrozumiałem, że i martwa natura też może być groźna dla człowieka.